Europa pogrążona jest w kryzysie. Rozmaite rozwiązania przedstawiane przez unijnych technokratów, ale także polityków, skupione wyłącznie na ratowaniu unii walutowej i pogłębianiu integracji europejskiej, nie rozwiążą problemów, z którymi boryka się Europa. Dlatego my, Zieloni, rozpoczęliśmy dzisiaj w Polsce debatę, wydając książkę Gra o Europę. Chcemy w ten sposób zaprosić do rozmowy różne środowiska i rozpocząć debatę o nowym federalizmie, który jest antidotum na rozwiązania przedstawiane przez starych federalistów. Nowy federalizm skupia się przede wszystkim na przezwyciężeniu deficytu demokratycznego. Chcemy przywrócić obywatelskość Unii Europejskiej i Europie. Chcemy przywrócić obywatelkom i obywatelom Unii Europejskiej poczucie sensu, że Unia Europejska ma wciąż sens jako projekt polityczny. Chcemy przypomnieć, że jedną z największych fundamentalnych wartości, na jakich opierał się projekt europejski, była wartość zapewnienia ludziom wolności od niedostatku. Dlatego w naszej debacie skupiamy się na obywatelstwie socjalnym. Chcemy, aby w Europie zostały ustanowione minimalne standardy socjalne, które będą przestrzegane przez wszystkie kraje. Nie chcemy, aby kraje Unii Europejskiej w pogoni za zyskiem, w pogoni za coraz większą konkurencyjnością konkurowały między sobą dumpingiem socjalnym i dumpingiem ekologicznym.